Cześć kochani, niestety mała obsuwa. Obiecałam, że nagram filmik z Dolomitów i naprawdę chciałam to zrobić, przyrzekam. Ale jakoś nie wyszło i dlatego tą treść, którą chciałam wam pokazać tam, pokażę wam teraz, dobra? A mianowicie dzisiaj troszeczkę luźniejszy temat, ale temat, który mam nadzieję, że wam się przyda, bo też często pyta się o to, jak sobie radzić z jedzeniem na wakacjach. Już pisałam na ten temat artykuł, do tego artykułu też zostaje wam linka na dole, dobra, żebyście mogli poczytać. Ale tutaj w tym momencie, Misia, w tym momencie chcę się skupić na tym, jak żywiliśmy się mieszkając pod namiotem i wykonując codziennie naprawdę dużą aktywność fizyczną. Bo wiadomo, że jak leżymy i się opalamy cały dzień, to też tego jedzenia nie musi być tyle i nie jest istotne, żeby ono było takie odżywcze i kaloryczne, jak w momencie, kiedy cały dzień jednak jesteśmy w ruchu i to dość intensywnym. Na tych naszych wakacjach bardzo dużo chodziłam, bardzo dużo też biegałam po górach, troszeczkę się wspinałam, ale no jednak dziennie ta aktywność była po kilka dobrych godzin, czasami 8, 9, 10 godzin non-stop jednak ruchu. Więc tak naprawdę o tym, o czym myślałam przede wszystkim, to jest, żeby w jak najmniejszym jakby ilości jedzenia zawrzeć jak najwięcej kalorii i żeby to jednocześnie było odżywcze, żeby mogła sobie wrzucić to jedzenie do plecaka i po prostu cały dzień z tym sobie zasuwać. To może po kolei. Część rzeczy jeszcze wam pokażę. Tu nie ma żadnego lokowania produktów, po prostu pokażę wam to, co ja wzięłam w tym momencie na wakacje. Jeśli chodzi o śniadania, które jedliśmy, no to wiadomo, że rano zazwyczaj nie było czasu na jakieś specjalne kombinowanie, więc to też były rzeczy, które musiały być dość kaloryczne i dość odżywcze. I naszym numer jeden w tym roku były takie rybki. Takie. Nie, mam nadzieję, że będzie widać. To jest puszka 120 gram. W zeszłym roku były podobne, może innej firmy, kupione w Biedronce. No i moim, że tak powiem, motywacją, żeby coś takiego zakupić, jest tutaj skład i makro. Słuchajcie, w takiej puszeczce 120 gram, tutaj jest 100 gram podane, wartość energetyczna 480 kalorii, dużo tłuszczu, całkiem sporo białka, bo 12 gram w 100 gramach. Także taka rybka ponad 550 kalorii. Do tego kupiłam chleb żytni, który też sobie jedliśmy rano. No i tak, żeby sobie generalnie radzić, to na samym początku jeszcze też ugotowałam po prostu zapas jajek na twardo. Jedliśmy te jajka z tą rybką, z chlebem i tak mniej więcej wyglądało śniadanie. Do tego oczywiście już na bieżąco, na świeżo kupujemy jakieś warzywa, typu pomidory świeże, jakiś ogórek zielony. No i sobie tym zagryzamy. No, to jest raz. I teraz tak, to co brałam do plecaka, czyli takie przekąski wysokowęglowodanowe, które można łatwo zjeść, dostarczą nam po drodze, gdzieś tam na szlaku energii, to, że tak powiem, odkrycie tego roku. To kupiłam takie miksy też w Biedronce. Takie. Widać. To są miksy suszonych owoców z orzechami, z rodzynkami. Tutaj jedną mam ananas kandyzowany z płatkami migdałowymi, z chipsami kokosowymi, papaja, a druga wiśnia, suszony słonecznik, bananowe chipsy i rodzynki. Fajna rzecz, takie jedno opakowanie ma około 190 kalorii. Nie ma tutaj żadnych sztucznych składników, więc naprawdę bardzo polecam, sprawdziło się super. W zeszłym natomiast roku poradziłam sobie inaczej i kupiłam po prostu duże paczki bakali, duże paczki orzechów, daktyli, rodzynek, jakieś tam żurawiny i pomieszałam to po prostu w woreczkach strunowych. Sama takie porcyjki porobiłam po mniej więcej 40-50 gram, no i tutaj też macie 40 gram. Także to jest rzecz, którą codziennie tak naprawdę sobie jadłam na szlaku. Do tego banany. I do tego, uwaga, uwaga, tradycyjny Snickers, który uważam, że jesteś na wakacjach, wykonuje dużą aktywność fizyczną. Tak naprawdę ten cukier z tego batona, z tej czystej czekolady idzie tak naprawdę na uzupełnienie glikogenu mięśniowego, także to jest coś, na co sobie pozwalam, bo lubię i czuję się dobrze i po prostu sobie zawsze tego Snickersa też zabieram. Jeszcze mieliśmy batony typu Dobra Kaloria, takie batony, które są po prostu zlepkiem jakichś fig, nerkowców, zmielonego kokosa i też bardzo fajny skład mają i też to takie przekąski węglowodanowe, więc zazwyczaj jakieś trzy rzeczy plus banana gdzieś tam miałam. No,
Czyli kalorycznie ponad 600-700 kalorii, czyli całkiem okej. Natomiast jeszcze coś, co zawsze bierzemy, co się dzieckowi przejadło, co ja bardzo cały czas lubię, to są takie kabanosy. Nie wiem, czy widać. Tutaj mam wieprzowo-wołowe. Okej, może nie jest to jakiś super ekstra skład, ale wiadomo, że nie wezmę sobie kabanosa, który jest bez konserwantów, ekologiczny, nie będę go wiozła przez 1000 km przez Europę w gorącym samochodzie i trzymała go w gorącym namiocie. Natomiast te kabanosy wytrzymują wszystko. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, są naprawdę chyba moim numerem jeden, bo taka mała paczuszka, którą się spokojnie zje gdzieś tam do piwka w schronisku, ma no prawie 700 kalorii, więc jeżeli chodzi o jedzenie, które można zabrać, to jest lekkie, bo mamy plecak na lekko, albo się wspinamy cały dzień i to musi być lekkie, to jeśli chodzi o wartość energetyczną w stosunku do masy niskiej, to jest, wydaje mi się, że coś, co jest naprawdę no super. I zawsze te kabanosy się pojawiają w naszym menu takim wyjazdowym. No i jeszcze takie wafelki, lubię bardzo i biorę je do zagryzienia. Jako też węglowodany, ale tutaj mam kukurydziane z kaszą jaglaną. Jeszcze lubię bardzo te kukurydziane albo ryżowe zwykłe, te cienkie. Ale to już tam, co tam lubicie. Mówię, że to, co ja jakby sobie biorę i to, co cenię. No i cały dzień sobie przy takim jedzeniu gdzieś tam jest w stanie człowiek przetrwać, więc doświadczenia. Oczywiście plus dużo wody do tego. No i wieczorem robimy sobie kolację. W tym roku ustaliliśmy, że sobie kilka razy pójdziemy. Oczywiście jesteśmy we Włoszech, więc no, skusiłam się na pizzę i jest okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest jakby, wiecie, kwestia kompromisu. Trudno jest być we Włoszech i nie zjeść tej pizzy. Natomiast pozostałe posiłki przygotowywaliśmy sobie sami pod namiotem, znaczy pod namiotem, no na kuchence turystycznej. Więc myślę, że można spokojnie to zrobić nawet łatwiej, jak macie dostęp do kuchni gdzieś po prostu w jakimś apartamencie, który wynajmujecie, tudzież jakimś tam jakieś kwaterze. My natomiast przygotowywaliśmy to, tak jak mówię, na palniku turystycznym. No i tutaj też ideą było, żeby to było proste, łatwe, szybkie, po całym męczącym dniu, żeby naprawdę już nie trzeba było gdzieś tam kombinować z tym jedzeniem. Więc to, co też stwierdziłam w zeszłym roku i w tym roku też sobie to wzięliśmy i przygotowałam to, jakimś cudem udało mi się to zrobić przed wyjazdem, to takie słoiki, jeden mi został. Gdzie tak to wygląda, z mięsem. Tutaj jest akurat wieprzowina szarpana, pulled pork. I te słoiki są zapasteryzowane w taki sposób, że mogą sobie stać nawet kilka miesięcy na cieple, bez lodówki. I naprawdę nigdy taki słoik mi się jeszcze nie zepsuł, więc to mięso jest fantastyczne. Robi się to bardzo prosto, bo po prostu jeszcze miałam z kurczakiem słoiki takie o. Po prostu przygotowuję mięcho, jak tam lubicie. Ja to robię w piekarniku przez kilka dobrych godzin, żeby ta wieprzowina była naprawdę miękka. Do tego też tam wrzuciłam kurczaka, żeby ten piekarnik wykorzystać. No i później takie mięso zamykamy w słoikach, zamykamy szczelnie i taki słoiczek przez 3 dni pasteryzujemy w wodzie, która sięga mniej więcej mu do 1 trzeciej słoika. Na małym ogniu po prostu gotujemy go, ok? Czyli gotujemy na małym ogniu przez 2 godziny dziennie, przez 3 dni z rzędu. Czyli włączam sobie na 2 godziny palnik, wyłączam, na drugi dzień robię to samo, no więc nie jest to jakieś dużo bardzo zachodu. Natomiast przynajmniej wiem, co jem, wiem, że to jest normalne, super mięso. Przyprawiacie sobie też, jak chcecie, to mięso, także możecie sobie zrobić różne opcje smakowe, że Wam się nie znudziło. Myślę, że można też śmiało takiego słoika zrobić jakieś chili con carne albo mięso pod jakiś bolognese, więc nie robiłam tego, ale myślę, że spokojnie też da radę. Więc naprawdę bardzo polecam. No i taki słoiczek jest gotowy do spożycia, tylko że tak powiem, zawartość wyrzuca na patelnię, zjeść do menażki, podgrzewa. No i do tego gotujemy sobie ryż albo kaszę. W tym roku miałam też makaron z fasoli mung, który jest super i też się gotuje chyba 2 czy 3 minuty. No i co? Do takiego dania kupowaliśmy sobie we Włoszech słoiki z pastatą pomidorową. Super mają te puszki, różne słoiczki właśnie z naturalnymi składnikami, z pomidorów, z bazylią, z czochem. No i taki obiad sobie po prostu pieściliśmy. De facto ugotowanie tego trwało tyle, co ugotowanie tego ryżu czy tam kaszy, bo później to jest kwestia wymieszania tego podgrzania i jest. No. Także jakby spokojnie mieliśmy tutaj, że tak powiem, całkiem sporą ilość kalorii w takim dziennym jadłospisie. No, chociaż i tak myślę, że byliśmy na minusie energetycznym przy aż tak wysokiej aktywności fizycznej, jakie gdzieś tam endomondo pokazywało po takim całodziennym dniu. Co tam jeszcze? Na takich wakacjach zawsze pijemy sobie kawę. O ile na co dzień pozwalam sobie tylko gdzieś tam na czarną kawę, czy gdzieś w tą kawę kuloodporną, zmiksowaną z olejem kokosowym sobie rano piję, to we Włoszech uwielbiam sobie kupić cappuccino i to robię.
Także wiadomo, że tutaj jakby jest troszkę luźniej i te produkty nie są takiej aż super ekstra najwyższej jakości. I pozwalam sobie też na jakieś odstępstwa od normy, właśnie jak te kabanosy, czy gdzieś tam te sneakersy po drodze jedzono, czy jakaś czekolada, która też gdzieś tam wpada. Chciałam Wam pokazać to wszystko na kempingu, w tym pudle, w którym to mieliśmy, no ale niestety pokazałam Wam to dzisiaj. I tak mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda i macie jakieś mniej więcej pojęcie, co ewentualnie gdzieś tam w takie góry, czy nie wiem, w jakąś przyrodę, gdzie wykonujecie jakąś aktywność fizyczną, można zabrać. Bo dla mnie jakby naprawdę kluczowe jest to, żeby było lekko i jak najwięcej kalorii stosunkowo dobrej jakości, jeżeli bierzemy to w teren. No, to dzisiaj krótki materiał. Mam nadzieję, że będzie to jakkolwiek pomocne. Coś merytorycznego bardziej postaram się nagrać za tydzień. No, to dzięki bardzo za uwagę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Lajkujcie, jak Wam się podobało, dobra? Buziak!